darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Mordo, co jest? Za dużo wyżłopałeś wody, widzę. No a jak? No to... Słuchaj! Masz towar dla Lukasa? No jasne, że mam. Przecież znamy się od dawna. No wiem. Ufam ci, stary. No! Chyba, że tu żygów. Słuchaj! Tu masz towar. Trzymaj go. Ja pierdolę. Halo, Lukas? Musisz się spotkać z twoim ojcem, on w ważnej sprawie. Chyba chciał ci przekazać firmę, stary. Jo. No, tak, tak, cześć. Syn niedługo przejmie moją firmę. Jebie mnie to. Moi ludzie go powstrzymają. A moi ludzie powstrzymają twoich ludzi. A moi ludzie powstrzymają twoich ludzi, którzy powstrzymają moich ludzi. Nieprawda. Nikt tu nikogo nie powstrzyma. Zobaczymy. Masz raka. Niedługo zdechniesz i twój syn zostanie bez wsparcia. Lukas, dobrze, że wiesz, że zostało mi kilka dni życia. No wiem o tym, od dawna już. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Lorenzo przejął firmę. Wiem, zajmę się tym, jak umrzesz. To sugerujesz? Jesteś moim jedynym synem. Przekazuję ci firmę. No tato, ale za co? Jak to za co? Kurwa, jebany debilu. Masz bronić tej firmy przed Lorenzem jak w swojej własnej dupy, rozumiesz to? Oraz spoko, ojciec, rozjebie go. Mam nadzieję. No. Lukas, jesteś wyjątkowy. Wierzę, że zrobisz z tą firmą coś, czego nie da się zrobić. Wierzę w ciebie. Kurwa, dasz radę. No wiem, że dam, ojciec, spokojnie. No, to ja spokojnie umierać już. To ja lubię. Dobra, a teraz na poważnie. Wierzę w ciebie, że tego nie spierdolisz, rozumiesz? No mam nadzieję. Postaram się najlepiej jak mogę. Super. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Więc jednak wybraliście na szefa firmy. Moje gratulacje. Dziękuję, ktoś musi trzymać tych pedałów za jajca. Co ty sobie myślałeś, że co? No tak sobie biegali? I to mi się podoba. Twój ojciec był wizjonerem. W twoich oczach widzę taki sam zapał jak w jego. To komplement? Jak najbardziej, bo widzisz, my tu budujemy imperium. Nie ma miejsca na błędy. W moim słowniku słowo błąd nie istnieje, pamiętaj o tym. Moja mafia może ci pomóc, ale jeżeli nie będziesz współpracował, możemy ci zaszkodzić. Wiesz co, nie wkurwia? Nie mam zielonego pojęcia. Oświeć mnie. Najbardziej wkurwiają mnie problemy, a jeszcze bardziej ludzie, którzy je sprawiają. Więc uważaj, co robisz, dobrze? Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tak.
Halo, Jimmy? Weź zabójczynię i rozjebiesz ludzi Lukasa. Nigdy mnie nie zawiodłeś, więc teraz też lepiej mnie nie zawieść. Słuchaj, Donovan, ten ostatni skok to była ciemna dupa u murzyna. Nic się nie udało. Ej, przestań rzekać. Było nawet nieźle. Puszczę muzykę. No nie, proszę cię, tylko nie Whitney Houston. Muzyka z lat 80. nie dobija po prostu. Whitney Houston to prawie klasyka współczesnej muzyki. Współczesnej? To było 30 lat temu. No dobra, to klasy. Gdzie wy kurwa byliście? 10 minut spóźnienia. Spokojnie, Chris. Na drogo, kurwa! Nie pierdol, ty tu wiesz, że nigdzie lepszej kukapki nie dostaniesz. Spokojnie, kurwa! A ci dwaj to co, wasi znajomi? Miałem przecież załatwić tylko dla dwóch. Ja ich kompletnie nie znam, stary, nie wiem kto to jest. Dobra, oni chcą was zabić, debile. Dobra, Donovan, to jest Lukas, mój przyjaciel. Cześć. Kurde, mnie po prostu prawie nam skopali dupę, zabili nas. Kto to był, Lukas? No gnoje z gangu Lorenza, nie pamiętasz? A pamiętam. Ten, co się zmagał z twoim ojcem cały czas. Tak, dokładnie, no. Rozpotkajmy się w biurze o 13 dzisiaj. Dobra, spoko. Do zobaczenia. Nara. Dobra, Donovan. Jest, przecież mieliśmy się spotkać w biurze. Czemu zmieniłeś miejsce? Dla dobra całej sprawy. Wiesz, w biurze za dużo osób się kręci. Lepiej nie ryzykować. Chciałbym ci dać pracę w firmie. Co ty na to? Serio mówisz? No ja zawsze mówię serio. Byłbyś super pracownikiem. Moja odpowiedź brzmi tak, stary. Kurde, tu teraz ciężko znaleźć pracę ogólnie wszędzie. To zajebiście, że chcesz pracować. Pamiętasz, jak twój tata nas zabierał do twojej firmy, jak byliśmy mali? No pamiętam. Żebyśmy zobaczyli jej ogrom? No. To były spoko czasy. No i jeszcze ten. Nie mówiłem ci, ale Donovan chciałby zyskać pracę w firmie. Zadzwoniłem po niego i... No musisz z nim pogadać twarzą w twarz. No spoko. Ale pamiętaj, od tego gadania można pierdolca dostać. Cały czas z kimś gadać. No, rozumiem, rozumiem. Doskonale rozumiem. Witam. Także panowie, omówcie swój biznes. Ja muszę iść. Żonę sobie znalazłem, nie wierzcie. No dobra, to nara. Donovan. Lukas nie. O co chodzi? Słuchaj, Lukas, znalazłaby się jakaś posadka u ciebie, coś w tym stylu. No możemy zobaczyć. A co oferujesz? Jakie masz umiejętności w ogóle? Oj, zakres moich umiejętności jest bardzo duży. Bardzo dobrze, takich ludzi nam trzeba. Jimmy? Lukas tam coraz bardziej ostatnio zawadza. Masz zabić jego żonę. Tak. Dobra. Siemaneczko, co tam? Żyję, dobrze. Słuchaj, stary, organizator musi wiedzieć, gdzie Lukas wymienia towar. Sorry, stary, ta informacja trochę kosztuje. Słuchaj.
Słuchaj, masz póki co zaliczkę. Tylko Lukas ma się niczego nie dowiedzieć, morda w kubeł. Lukas się o niczym nie dowie, spokojnie. Ja myślę. Lukas wymienia towar za magazynami za miastem. To jest Joel. On jest ochotnikiem i myślę, że się nada do naszej firmy, bo wygląda na niezłego bandziora. Mam taką nadzieję. Ja też. Jakie masz kwalifikacje? Pracowałem w firmie Brutus, ale mnie wylali. No, słuchaj, Lukas. I co z tego, że go wylali? Kurwa! Stary, pozwól mi się nim zająć. Ja go już tak wyszkolę, że będzie zajebisty ziomek. Słuchaj, obiecuję ci, że będzie z niego porządny pracownik. Radaj, ufam ci. To bierz go za karki do roboty. Dobra, tu jest dobre miejsce, gdzie mogli napieprzać w tamten mur. Słuchaj, jak ja cię kurwa nauczę strzelać, to ty będziesz strzelał jak Neo z Matrixa, jak kurwa Robin Hood będziesz strzelał. Jak snajper z filmu Snajper, oglądałeś? Oglądałem. Okej, okay, no czyli wiesz o co chodzi. Że tak byś dobrze strzelał, jak twoja matka na przykład by tam przechodziła, nie poznałaby, że to jej rodzony syn, kurwa. Tak będziesz zajebiście strzelał, jak cię nauczy. Dobra. Lekcja numer jeden. To jest magazynek. No co ty, kurwa, nie powiesz? No powiem. Blown away, what else do I have to say? Joel, to gratulacje, ukończyłeś szkolenie do naszej firmy. No fajnie, bo mam już dosyć tego gówna. No właśnie teraz jest czas na odpoczynek. Dziwki, wino, cappuccino, stary, no teraz będzie same szaleństwo. No to świetnie. Ja myślę, że Lukas będzie z ciebie dumny, bo wyglądasz na dość spoko gościa, nie? No mam, no nie. O, siemano! Siemanko, co tam stary? Ty znasz tego typa w ogóle? Kto to jest? Siemanko! No wtedy, co byliśmy na imprezie? Co ten z tym koksem? Pamiętasz, stary? Kurwa, stary, ja cię nie pamiętam w ogóle. Dałem ci trochę tego koksu, nie pamiętasz? Gnój z gangu Lorenza, stary, oni się uczepili nas. Ale dobrze, teraz już masz dokończony w sumie trening, nie? Sferu. To świetnie. To chodź, idziemy. Dobra. Na dziwki teraz. Tak jak obiecałem. To ostatnia akcja nam się udała. No udała. Tylko gdyby nie ten Jolaro. Jebany skurwysyn. Dokładnie. A co z tym Joelem? A, było. Byliśmy ostatnio w klubie, słuchaj. Wiesz, typowa impreza, jakieś laski się do nas dosiadły. Pijemy wódeczka, papieroski i tak dalej, nie? Typowa imprezka. Nagle Joel wstaje i zaraz przyjdę do toalety. Ja tak,
O co chodzi? Idę za nim, coś mi się nie zgadzało. Wchodzę tam do toalety, patrzę. A wiesz, on się zamknął w kabinie tam, nie? I no. Słyszę tylko. Wychodzi. Pod nosem siwo. Ja mówię, co ty robiłeś? Nic, nic. Wychodzi dalej, patrzę. Spodnie do połowy opuszczone. Wchodzę. Wącham. I spierdoliłem stąd jak najszybciej. Stary, ty spojek, nie? Odćpanie już mu tak odwala. Ale no co zrobisz? Nie ma na to rady. No i z gangu Lorenza. Zwijamy się, psiarski zaraz tu będą. Okej. Co jest, stary? Czemu mnie wezwałeś? Słuchaj, cała mama mafia siedzi na tym, musimy się zająć tym. Ale że co się stało nim? Co, zabiłeś żonę i córkę. Twoją? Moje? Tak. Pomożesz? Stary, ja nie wiem co powiedzieć, ale... Oj, zajmijmy się tym i tyle. Ale... No kurde, no stary, jasne, że ci pomogę, przecież jesteś moim przyjacielem od dziecka i to... Dzięki, stary, to dla niej wiele znaczy. Pamiętasz, jak z twoim ojcem zawsze obrabialiśmy kasyna, jakbyśmy mogli? Tak, za stare dobrych lat. No, to były dobre lata. Słuchaj, zbieramy ekipę i się zajmujemy tą sprawą. Słuchaj, Lukas, tylko ta sprawa jest dosyć intymna, bo ona dotyczy tylko ciebie i utrata żony i córki to jest coś strasznego, dlatego... Może lepiej by było, gdybyśmy zajęli się tym tylko we dwoje. Poza tym Jimmy już nie żyje, tak? To jest prawda. No to załatwmy to we dwóch. Chodź, idziemy skopać skupię. Słuchaj, sam się zajmę Lorenzo, dobra? Poradzisz sobie sam? Oczywiście. No dobra. Czekam. Myślałem, że będziemy walczyli honorowo, a nie z pistoletem mi tu kuźwa. Pasuje ci? Zapłacić mi za moją żonę, skurwielu jeden. Powinniśmy znaleźć lepsze miejsce, nie uważasz? Oczywiście. No musi być inne miejsce, żeby nikt cię nie mógł znaleźć, a wiesz, martwy leżał w jakichś krzakach, gdzie te norowaki łaziły, kuźwa. Zgnijesz, rozumiesz? Pasuje ci teraz? Miejsce no. No oczywiście. Możemy się dać. No chodź, teraz ci pokonam. Zaraz zobaczymy, kto jest lepszy. Zabiłeś go. Tą wojnę wygraliśmy, stary. A to się będę pierdolił ze skurwielem. Do piachu i tyle. Twój ojciec byłby z ciebie dumny, stary. Wiem. Teraz zajmę się tą firmą porządnie. Musimy zacząć od podstaw. Dokładnie.
nowy? No nie widzę tu nikogo innego. Czyli chcesz pracować dla Lukasa? No, słyszałem, że można nieźle zarobić. Czekaj, umówię cię z nim na spotkanie. Halo? Jak masz na imię, dziewczynko? Pierdol się! Pierdol cię! No... Ale serio, jak masz na imię? Franklin. Franklin. Spoko, szefie, załatwię to. Dobra, Franklin. Widzę, że czeka nas dużo wspólnej zabawy. No, mam nadzieję. Siadaj sobie, Ray. A, ja przygotowałem specjalny trunek na tą okazję. Co ty czytasz? Dom? Doma, remont, ogród? Co ty czytasz, stary? Sam rozumiesz, nie mam ostatnio zbytnio czasu. Zajmujesz się pierdołami? Tak. Ale... żeby wypić... za kumplem? Tak. Okazja zawsze. Walking around at 8 a.m. Got 2 hours before my flight. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong. The reason that... No jak? Zasypiemy? Możemy wypić w sumie za firmę Lukasa, bo udało mu się. A, trzeba przyznać. Powodzi się chłopakowi. Przyszedł. What the fuck? A siema, Toni, mordo! O Toni, cześć! Siema! Cześć! Au! A, żartowałem! Kurna! Mi też nalejcie! Dobra. No to Toni, jak ci się udaje z żoną, powiedz? No wiesz, mam 3 żony. Patrz go. 3 żony ma. Skrubany. Też bym chciał mieć 3 żony. Poligamia, monogamia i tak dalej. To dobra, to co? Za zabawę. Za zabawę. Za zabawę. I za firmę. Za firmę, tak. Za zabawę w firmie. Wierzę, że zrobisz z tą firmą coś, czego nie da się zrobić. Wierzę w ciebie. Kurwa, dasz radę. Witam, Franklin. Widziałem twoje CV, jest imponujące, masz wiele magistrów, ale wiesz, to nie wszystko w naszej branży. Get ready for it!